Powiedz cześć. Cześć. Dzień dobry. Jedziemy właśnie z Jasiem, z Pawełkiem i z tatą na obiad do babci Krysi. Babcia przyjechała właśnie z Zakopanego, także będziemy się u nich stołować. Dzięki, babcia. Na pewno obiad będzie pyszny, ale potwierdzę to, jak zjemy. Ale się najadłam. Obiad był pyszny. No to już idziemy od babci. Po obiedzie idziemy na spacer. Chodź! O, jak biegnie szybko, ale biegnie szybko, no. O, no super. Ruszamy w stronę bunkru. Jesteśmy przy pierwszym bunkrze. Doszliśmy. Myślałam, że nie dojdziemy, ale udało się. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to proszę mi powiedzieć. W komentarzu. Jestem bardzo dobra. Chodź, jestem za tatą. Mocno się trzymaj. Czego? Gdzie jest wejście? Zobaczysz. Ty byłeś? Zaraz pokażę ci tak. Dobrze. Bo kiedyś tu byliśmy, nie mieszkaliśmy w bunkrach, prawda? Prawda. Co wy mówicie, naprawdę? Mieszkaliście tutaj? Kiedyś tak. Dawno. Aha. Jak byliśmy malutcy, jak mi tata, mieszkaliśmy tu. Właśnie tu. O rany. Co to za słoma? Tu strasznie tu jest. Tu będzie, co? Tu mieszkaliśmy kiedyś. Ale wiesz? Kiedy? No. Kiedy? Trzymam go. Ej, nie, ja tu nie przejdę. Znaczy i przejdę, ale sama. Jarek, weź go. Czekaj. To ja puszczam rękę. Straszne to było. Pa, pa. Już idę. Koniec już naszej wycieczki. Było bardzo fajnie. Mi się bardzo podobało.